Siemaneczko, juniory, ja jestem Pan Frycia, to jest pierwszy odcinek z House Flippera, tak dokładnie. Ale ja już nie przedłużam i uwaga, zaczynamy nową grę. Woo! Okej, tutaj już mamy powiadomienie na sam początek. Witaj w House Flipperze. Ta gra pozwoli ci kupować, remontować, urządzać i sprzedawać odnowione domy. Na razie jednak musisz się zadowolić tą ruderą, którą możesz nazwać swoim biurem oraz laptopem będącym centrum dowodzenia. Dobra, tak więc to jest House Flipper. Dzisiaj wyszedł dodatek na ogród. Dokładnie, my już sobie tutaj chwaściki usuniemy. Dzisiaj wyszedł dodatek na ogród. Od razu zaczynam nagrywać. I wiem, przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale musiałem się dużo uczyć, a że niedługo już jest... O, zobaczcie, jakiś punkt umiejętności już dostałem, to zaraz sobie zobaczymy. Ale musiałem się dużo uczyć, a że zaraz jest koniec roku szkolnego, to już może zaczynam powoli nagrywać. Ostatnio robiłem też live'iki. Pozdrawiam wszystkie osoby, które są z live'ika, oczywiście. Robię te live'iki z Minecrafta, więc pewnie niedługo się pojawi kolejny live'ik. A tutaj jak sobie zniszczymy, to już chyba zaczniemy robić pierwszą misję jakoś, ale chyba musimy się jakoś dostać do domku. To sobie zniszczymy i idziemy robić... no jak tutaj brudno. To wiecie co, to ja najpierw tutaj coś poczyszczę troszkę. Twój laptop. Laptop pozwoli ci podejmować się zleceń, kupować domy i przychodzić między nimi. Jeszcze nie stać się na zakup domu, ale wygląda na to, że w skrzynce e-mail masz już pierwsze zlecenie. Czyli mamy już pierwsze zlecenie. Superancko. Tutaj jeszcze można wyrzucić to. I tyle. Wszystko inne zrobimy później, bo najpierw trzeba odblokować. Ale zanim jeszcze to, to widzieliście, że... nie mogę teraz tableta jeszcze włączyć. Dobra, to muszę zrobić pierwsze zadanie. Więc lecimy do poczty. Mamy pierwsze zadanie. Były wyniósł mi z domu kaloryfer. Ja nie wiem, po co mu był ten kaloryfer. Naprawdę nie wiem. Ale przyjmuję zlecenie oczywiście, bo co mam innego zrobić. Gratuluję, odgotowałeś nowe narzędzie. Od tej pory będziesz mógł czyścić zabrudzenia przy użyciu mopa. No i super, mamy mopa. Teraz sprzątamy szybko domek. Dobra, już chyba wszystkie rzeczy zabrałem. I teraz możecie na przykład zostawić łapkę w górę i za mój powrót i za rozpoczęcie nowej serii. Dokładnie. Teraz sobie może poczyścimy mopem. Poczyścimy. Żeby mieć 100% oczywiście, bo tutaj po prawej stronie macie napisane, ile procent mamy zrobionego postępu ze sprzątania. A 100% daje najwięcej. Oczywiście tutaj trochę też naprawimy, znaczy naprawimy. O, nowy punkt umiejętności, widzicie? Fajnie. Nie grałem w House Flippera od listopada, bo miałem już tą grę, przyznam się. Teraz tutaj poustawiamy. Trochę... chyba tak, dokładnie. Nie grałem w tą grę od listopada, bo czekałem na Garden Flippera. Naprawdę na niego czekałem bardzo długo. I w końcu się pojawił. Jeszcze tutaj sobie poczyścimy. No zobaczcie, już ponad połowę postępu mamy. O, Elo Benz zrobione. Tutaj jeszcze świece poprawimy. O, pięknie wszystko. Idziemy tutaj teraz sprzątać. Pierwsze odcinki będą związane tak... bardziej myślę o twój tablet. No i super, mamy, odblokowaliśmy tablet, jeszcze tutaj tylko umyjemy. Pierwsze odcinki będą bardziej z zadań, a następne będą już z urządzania domów oraz ogrodów oczywiście. To będzie taka luźniejsza seria i myślę, że po powrocie, dobra, niech wam będzie 5 łapek w górę i nagrywam może nie od razu, ale jak już wbijecie dość szybko, nie powiem wam ile to szybko. Jak wbijecie 5 łapek w górę, to będę zadowolony i wiem, że seria się przyjmie na kanale. Wtedy zaczynę nagrywać już. O, zobaczcie. Kolejne odcinki. Teraz tutaj sprzątanie. Nową umiejętność. Teraz wybrać dobry mop, szybsze sprzątanie. Czy widzisz niektóre zabrudzenia? Wiecie co?
Ja bym wziął na początku zabrudzenia, żeby mieć to 100%. O, jeszcze coś z Garden Flippera. Nowa umiejętność. Szybsze sadzenie. 80%? Wow. Duża podkaszarka. Wysoka trawa widoczna na minimapie. To na razie nie. Myślę, że to też nie. Duża podkaszarka. To może być ciekawe na początek. Ale teraz przechodzimy do sklepu i kupujemy kaloryfer. Dokładnie. Elopenc mamy kupiony. Kaloryfer montujemy. Tutaj, tak do tej rury przyłączamy takie coś. Nie jestem hydraulikiem ani żadnym budowlańcem. Nie wiem, kto się tym nawet zajmuje. Więc tutaj takie coś przykręciliśmy i mamy. Teraz wszystko. Ukończono wszystkie zadania. No to fajnie. Teraz klikamy Enter. Wykonano 100%, 2800 dostajemy. Elopent. Możecie liczyć, ile razy w ciągu odcinka powiem Elopent. Teraz sobie poczyścimy trochę. O, tutaj jeszcze domek jest brudny, czy nie? Czy on tak z natury? O nie, widzicie? Nie jest tak z natury. Ojej, jaki on brudny. Wiecie co? To sobie później zrobimy. Teraz wejdziemy do domku. I zrobimy jakieś kolejne zadanko. Aha, teraz porządki w garażu myślę, że zrobimy. Potem zajmiemy się naszym domem, tak żeby w środku ogarnąć. I może jeszcze jedno zadanko. A następne wszystko. Wow, zobaczcie, jak tutaj jest ładnie wykoszona trawka. O, można usunąć chwasty. Nie musimy tego robić. Tutaj jeszcze auto jest. Można podnieść auto. Widzicie to? Ja to auto zostawię. O, dlaczego mam latarkę włączoną? Ja nie wiem, ale tutaj ma ładnie. Ale w garażu, no właśnie. O, zamknęły mi się drzwi. To sprzątamy. Dobra, ja już tutaj kończę powoli. O, i zobaczcie, idealnie punkt umiejętności, kolejny z czyszczeniem związany. To na razie będzie się na początku długo czyściło. Tym mopem będzie trzeba jakieś umiejętności zrobić na lepszy mop. Posprzątaj śmieci 85%, czyli jeszcze, o, widzę, na minimapkę. Minimapkę macie w prawym górnym rogu. Tam macie pokazane, gdzie są jakieś zabrudzenia. Przedmioty, które trzeba. O, jeszcze trzeba wyczyścić okno, na przykład. To jakaś nowa rzecz. Jak ja dawno nie czyściłem okien. To jest w sumie taka śmieszna gra, bo jak ci się nie chce sprzątać się w domu, to możesz sobie pograć w tą grę. Może ci się zachce. O, dobra. To teraz robimy tak. I czyścimy. O, jen. Dobra, czyścimy, czyścimy okienko. Szuruburu. Szuru, 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 buru. Chyba tam dokładnie wyczyściłem. O, czekajcie. Jeszcze tutaj końcóweczka. No i pięknie wyczyszczone okienko. A, jeszcze tutaj mamy śmieci. A, jeszcze jakieś zabrudzenie jakieś zostało. Ja nie widzę gdzie. O, tutaj jest. I wszystko, ukończono wszystkie zadania. Ładnie wszystko poukładane jest. No już tych narzędzi zostawię, bo może będą Krzysztofowi potrzebne. 1700 za takie szybkie zadanko, fajnie. Już idziemy do swojego domku. Teraz, o, własne zdjęcia i obrazy. No można robić tak, tak, tak. Ale myślę, że teraz najpierw o negocjacje. Możliwość negocjacji. O, myślę, że płatność za zlecenia plus 10% będzie dobre. Oraz ze sprzątaniem może coś zrobić. Dobry mop może. No, bo żeby A, tutaj masz szybsze sprzątanie, ale dobry mop jest jeszcze chyba lepszy. Drzwi na razie takie musimy zostawić, ale możemy sobie wyczyścić. O, widzicie? Od razu szybciej sprząta. No, wszystko wysprzątałem. To lustro da się sprzedać. O, tutaj jest chyba, tak? Dokładnie tak. Coś tutaj było. Teraz idziemy sobie. O, ten dywanik trzeba poprawić na pewno. Hop, taki, żeby był prostszy.
kaloryfer zamontujemy i idziemy robić kolejne zadanie. Kaloryfer, dokładnie. Kup teraz. A, nie mogę, bo tutaj jest. Dobra, to jak się nie da, to myślę, że idziemy robić kolejne zlecenie. Już mamy 4 zlecenia. Zrobię chyba jeszcze dzisiaj te 2 i kończymy odcinek. Dokładnie. Teraz jak mi się ładuje, albo nie, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli tego nie zrobiliście, bo to naprawdę mi by się przydało. Aha, tutaj muszę, co, tylko montować? No okej. Dobra. Kaloryfer, dokładnie, montujemy, podłączamy. Właśnie, że to nawet ciekawie zrobiona gra. Tak, nikt by nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić, bo kto, komu by się, o, tutaj zobaczcie, za złotą rączkę. To bym chyba montaż teraz mi się przyda, później glazurnika wezmę. Mhm. No i znowu musimy przejść. Tutaj montujemy. Dokładnie tak, tutaj jeszcze to, idziemy do kolejnego grzejnika. Czy tam kaloryfera. Tutaj jest jakiś? Jest, nawet 2. Nie, grzejnik łazienkowy, a tutaj, a, umywalka. O, zobaczcie, to tutaj już mamy ciekawszą robotę jakąś. To jest grzejnik łazienkowy. Mhm. To jest takie coś. Montujemy. Wkręcamy taki dzyndel. Na to nakładamy taką czapeczkę. Tutaj dokładnie to samo. Przykręcamy rury. Aha. Dobra. I mamy. Teraz tutaj musimy odkręcić zlew. Hop. I hop. I możemy zamontować zlew. Tab jak tablet. I sprawdzamy zlew. Montowalny zlew, łazienka, dokładnie. I montujemy. Wkładamy takie coś ujęte. Przykładamy. Ale to tutaj wygląda. Hop. Hop. Nie, najpierw to trzeba przykręcić. Dokładnie, jen. Zobaczcie, jakie to jest zaawansowane. Teraz tutaj to przykręcić. Dokładnie. Zobaczcie, jak mi dobrze idzie normalnie. Genialnie. No, tak mi dobrze idzie. Dokładnie. Tutaj to podłączymy. Tutaj to podłączymy. I już końcóweczka. A nie, jeszcze tutaj trzeba. No tak, woda musi skądś się brać. Przykręcamy, przykręcamy. I zrobiony zlew. Nowa umiejętność. O, wszystkie zadania też skończone. Zaraz zobaczymy sobie umiejętność. Zrobione zadanie. Macie czas na zostawienie subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie. Ja tutaj sobie chwasty wyrwę. Hop, 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 hop. Nie widzę więcej, więc teraz możemy przejść do komputerka i robimy kolejne zadanko. Trochę żwirku i czegoś tam. Wysokie i sześcienne donice pasują do ogrodu nowoczesnego. Macie w lewym dolnym rogu taką ciekawostkę. No to tego w ogóle tutaj zadania nie widziałem. Sadzenie roślin zostało odblokowane. Od tej pory projektowanie ogrodu stało się możliwe. Rośliny znajdziesz w kategorii ogród w sklepie. Dobra, dzięki, dzięki. Teraz, o, odblokowałeś wąż ogrodowy. Co? Gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Przy użyciu węża ogrodowego będziesz mógł podawać kwiaty na pełne zbiorniki wodne oraz zbywać ogrody na zewnątrz domu. O jen. Tutaj co to jest? Co muszę zrobić? Rozsyp. Czekajcie, bo tutaj... Rozsyp na wierzchnię żwir. Zasadź roślinę. Usuń chwasty. Dobra, to teraz usuwam chwasty. I robimy. To usuwamy tutaj chwasty, wszystkie usunięte dokładnie. Najpierw rozsyp na wierzchnię żwir jednokolorowy. O, jeszcze tutaj dostałem. Montaż sobie weźmiemy szybszy. Sklep na wierzchnię żwir jednokolorowy.
Żwir jednokolorowy, kwadrat. Taki, o. Kup wiele. Rozsyp nawierzchnię, żwir jednokolorowy. O, fajnie. Zobaczcie, jak ja to robię. Ale fajnie to wymyślili, naprawdę super. No to powiem wam, że to bardzo fajnie wygląda. Tak ten się rozsypuje. Dobra. I teraz jeszcze posadzić, zobaczcie, wąż ogrodowy mam. I uwaga. Oraz sprzedaż, dobra. To teraz musimy zasadzić jeszcze roślinę. Wow, ale mają tutaj oltonkę ładną, widzicie to? Takie coś będziemy budować, zobaczycie. Ale mam tego trochę do robienia, uhuhu. To zrobimy to i chyba będzie już koniec odcinka. Tak. Więc teraz rośliny, co ja miałem wziąć? Ja już zapomniałem. Krzew iglasty, dobra. Krzew iglasty. Iglasty. O, to takie coś bym chciał. Sosna oścista. No przecież wpisałem krzew iglasty, widzieliście? To mi nie wyskoczyło. Co to ma być? Kurczę. Co to ma być? Wpisuję krzew iglasty, to co? Jest tylko ten? Dobra, już wykopałem, tutaj przysypię ziemią. Szuruburu, piękna animacja. I to też nie jest to. To jaki krzew iglasty ja mam tutaj ten zasadzić, co? Bo ja już nie wiem. Zaraz do was wrócę. Wiecie co? Ja tutaj sprawdziłem całe wszystko. I myślę, że to zadanie dokończymy na końcu z tymi drzewami, bo naprawdę ja nie wiem, jak je się robi. Coś jest tutaj zniszczone. I w ogóle sobie ustawiłem angielski, bo może coś z polskiego jest źle przetłumaczone, ale nie. To wracamy do tego. Żwir jednokolorowy. Najpierw usuniemy chwasty oczywiście. 42%. Tutaj coś jeszcze jest? Nie, tylko tutaj. I teraz tak. Nawierzchnię, żwir jednokolorowy, kwadrat, żółty, kup wiele. Robimy. W sumie tak jak ja robię, to się nie opłaca. Powinno się robić tak. Ujen, jak to mi zżera kasę. To masakra jest jakaś. Normalnie. Masakra. Krzew iglasty, usuń chwasty. Dobra, krzew iglasty, usuń chwasty. A ja nie mam pasty. Yo. Ja nie wiem, co to było. Ale, o, tutaj punkt umiejętności. Jeszcze zdobyłem jakiś super. Tutaj już to się nie liczy. No, tak, dokładnie. Znowu robimy nawierzchnię. A jeszcze tutaj patrzcie. Łopata Beusi chyba zrobię. Albo nie, sadzenie szybsze. Łopatę se kupię, a co? Teraz żwir. Dobra, tutaj też już zrobiłem teraz. Wiecie co? Chyba najpierw wszędzie usunę chwasty i potem rozsypię powierzchnię, bo po prostu bez sensu tak cały czas wymieniać. Więc na razie sobie usuwamy chwaściątka. Tutaj wszystko, na jedynce też wszystko. Aha, to super szybko się zabrałem do tego. Do tego pomysłu, dobra, to kupujemy wiele. W sumie trochę to kosztuje. Zobaczcie, jak mi spada szybko ten. No ale no, co mam poradzić? Chcę mieć po prostu szybciej to zrobione. A tutaj zobaczcie, jak się ten. O. Ale to tak fajnie wygląda, tak trochę satysfakcjonująco, jak to tak znika.
A zostawimy tutaj taki kawałek i to co wtedy się stanie? Czekajcie, ja chcę tutaj... O, tak ładnie. Dobra. Aha, czy ja już skończyłem? To co ja robię teraz? Okej. Tutaj też rozsypiemy. Oczywiście. I teraz co mam do zrobienia? Tutaj co? Widzicie to co ja? To miał być żwir dwukolorowy. A tutaj przynajmniej dobrze? Nie, tutaj też miał być żwir dwukolorowy. To chyba na tym zadaniu za dużo nie zarobimy. Żwir... O ja... Ale to zwaliłem. Niebieski zrobimy sobie. A czemu by nie? To po co robić se w dwóch kolorach? A se wymyślił gościu. Jakbym miał w jednym, to bym miał wszystko dobrze. A on se, a se zrobię dwa, hehehe. I teraz zobaczcie, ile muszę tutaj nadrabiać. Ile kasy mi spadło. To jest masakra, mam nadzieję, że za to zadanie dużo zostanę. Może jakoś nie stracę na tym. Ma te krzewy, to z tymi krzewami to ja nie wiem, co ja zrobię. Tak patrzcie, tutaj się postaram. Elo, elo, Benz. Dobra, 91. Jeszcze tutaj chyba... O, 98. Dobra. Krzew iglasty. Być to... Ja naprawdę... Nie wiem, co tutaj zrobić. To wiecie, w jaki sposób zakończymy odcinek. Ja tutaj... Umyję autko. O nie, bo to jest strasznie głośne. To wiecie co? To zrobimy tak. Robimy autko. I myślę, że w tym miejscu z widoczkiem na ten domek zakończymy ten odcinek. Jeśli nie zostawiłeś łapeczki w górę, to teraz oczywiście możesz to zrobić. Zachęcam i proszę wręcz, bo wiecie, przyda się tylko łapeczka, motywuje. Tak samo możecie zostawić subskrypcję, bo będzie więcej tych filmów niedługo. Spokojnie, nie obawiajcie się. Przepraszam jeszcze raz za taką przerwę bez wytłumaczenia, ale po prostu nauka przejęła stery. Smutne. Więc ja tutaj sobie myję auto. I uwaga, outro! Woo! Dzięki za obejrzenie! Nie zapomnij zostawić lajka! Like.